fabryk i dymiących kominów. Łódź wielu narodów, języków, religii i kultur prezentujemy Państwu na tle fenomenu i rozwoju przemysłowego potężny kompleks fabryczno-rezydencjalny wraz z zespołem domów dla robotników wystawił Ludwik Grom. Właściciel największej w Łodzi fabryki był pochodzący z Niemiec na Rym, Karol Schreiber. Trochę niepolitycznie te pytacie, jak pan Izrael Kalmanowicz, Poznański. Inicjały Poznańskiego wygrał wadowany na frekwencji. Duże przykracie, zaraz do państwa przyjdę. Super, a tam jeszcze jakaś kawiarnia. Bardzo ładnie.
jesteśmy tu. Ja potem... Oj, co mu gadasz, głupoty. No. To taka forma kokieterii, tak?